To jest bardzo trudne. Czasami się spotykam z ludźmi, rozmawiam i ludzie mówią: pastorze, ty wiesz, jaki ja mam problem. Ja mówię do niego: no jak mam problem? Rozmawiam o swoim problemie. Ja mówię: no dobrze, a gdybyś teraz wszystko stracił, mówię, wszystko na przykład, nie? Wszystko. Czy to by zmieniło twoją relację z Bogiem? No nie. Żeby to zobacz. Kiedyś takiemu facetowi w Chełmie, jeszcze Mirek Kulec był pastorem w Chełmie, w kościele zielonoświątkowym, i takiemu facetowi tam u nich w kościele się spalił sklep. I on przyleciał do niego i mówi: pastorze, sklep mi się spalił. A Mirek mówi: halleluja! Nareszcie, mówi. Nareszcie. On się na niego spojrzał i wyszedł. Taka doradztwo duchowe zrobił mu Kulec. On takie doradztwo robił. Kiedyś jeden do niego przyszedł i mówi do niego: pastorze, byś mi powiedział. A nie, on przyszedł do niego i mówi: pastorze, ja mam słowo od Pana. A on mnie do mnie chodzi, mówi: ty nie masz w ogóle słowa od Pana, bo ty nigdy nie słyszałeś Boga. On tam kupę lat już był w kościele. Jak to ja nie słyszałem Boga? Mówi: nie, bo ty jesteś leśny, to ty śpisz do 11, mówi, i ty mówi: w życiu Boga nie słyszałeś. Ludzie to śpią do 11, to Boga nie słyszą. O, i to tak on rozmawiał z ludźmi. Dlaczego? Bo to jest prawdziwe. To jest szczere i to jest prawdziwe. Wiesz, jak przyjdziesz do Boga i powiesz: Panie, jestem leniem śmierdzącym, ale nie umiem nie chcieć Nim być, bo ja Nim lubię być, bo taka jest moja natura. Jeszcze ja nie wiem, Ojcze, jak nie być leniem. Ojcze, ja nie wiem, jak ja mam nie kochać różnych rzeczy na tym świecie. Ja tego nie wiem. I Ty masz prawo nie wiedzieć. Rozumiesz? Bo jesteś uczniem. Uczeń nie wie różnych rzeczy. Ale co robi uczeń? Uczeń przychodzi i mówi tak: Ojcze, ja nie ruszę się z tego miejsca, póki nie dasz mi nowego chcenia. Póki nie zmienisz mnie. Bo znam tą prawdę o tym, że nam miłość odpowiada się miłością. Ja chcę Ciebie kochać na maksa. Kola, ten raper, on fajnie prowadzi, nic nie rusza, tylko księga nie rusza. Mówię: w ogóle nic, wiesz, żadne rzeczy mnie nie ruszają już. A Ezechiel, jak obcował z Bogiem, to Bóg mówi: posyłam Cię, a on boje się, a on mówi: czynię Twoją twarz twardą jak krzemień. Mówi: idź. Wiesz, Bóg jest w stanie zrobić wszystko. Jaki jest warunek, że Ty zechcesz? Nie ma czegoś takiego, że Ty leżysz, palisz sobie papierosy i mówisz tak: przyjdzie Pan i mnie uwolni. Kiedy Cię uwolni? Jak Cię uwolni? No to Ci przyjdzie, zabierze Cię papierosa, to... Widziałeś takie coś kiedyś? Jak demony wyciągały papierosy człowiekowi, to ja nie widziałem. Z paczki wychodziły. Ale jak Bóg odbiera palenie, albo jak Bóg Ci na przykład powie, żebyś Ty wziął pieniądze jakieś tam gdzieś płacił. No co Ty? Co Ci Bóg otworzy portfel? I anioł Ci wyjmie i tam zaniesie go? Absolutnie. Ale kiedy Ty padniesz na kolana i powiesz: Ojcze, narodziłem się na nowo z Twojego ducha, idę do nieba, ale moja dusza jest chciwa jak trzeba. Jestem chytry. No chytry jestem, no. Ale ja nie chcę być chytry. Ja nie chcę być chytry. Ja się nie zgadzam z moją chytrością. Albo idziesz do Boga i mówisz: Panie, jak to tak mnie kręcą baby, że po prostu szok. Nie potrafię ze z tym poradzić. Gdziekolwiek widzę rozebrane kobiety, widzę. Ale ja nie chcę tak widzieć. Zaślę moje oczy na pornografię. Zmień mi chcenia. Jak będę patrzył na kobietę, niech dzięcioła widzę. Rozumiesz? Bóg jest Bogiem cudów. Ale trzeba chcieć tych cudów. Bo Jezus powiedział: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Czyli ci, co nie pragną, to se mogą iść, ale nie do Jezusa. Jak pragniesz, to dostaniesz wszystko. On spowoduje, że Go będziesz kochał. Słuchajcie, ja nikogo nie potrafiłem kochać. Ja byłem takim egoistą, że ja nawet nie lubiłem ludzi. Ja byłem taki bydlak, że kiedyś sobie na Wielkanoc upiekłem sam sobie upiekłem 3 kilo mięsa, nastawiałem sobie chyba ze 2 butelki czy 3 wina i sam siedziałem, żarłem i piłem. Nawet moja rodzina się pukała w głowę, mówi: ty debil jesteś. Mnie nawet wspólnicy moi nie lubili, z którymi kradłem. Byłem egoistą i przyszedłem do Boga z moim egoizmem. Powiedziałem: tato, ja nawet nie lubię ludzi. Ja kogokolwiek widzę, od razu go oceniam
i od razu dla mnie jest to śmieszne. Po prostu. Ja ewangelistę, który przyszedł zwiastować mnie Ewangelię, pierwszego ewangelistę w życiu, od razu odwiedziłem po tym, że mu się but rozchodził i powiedziałem, że to jest dziad kalwaryjski. Mówię, dziad nie ma pieniędzy, a więc nic nie wie o życiu. Tak, rozumiesz? Ewangelistę, Bożego męża. Człowieka, przy którego stopach to ja siedzieć powinienem. I na tych jego butach było więcej świętości, niż na całym moim życiu. Ale ja przyszedłem do Boga i powiedziałem, ojcze, ja nie umiem lubić ludzi nawet. Ja mówiłem też do Boga, że nawet nie umiem Go kochać. Powiedziałem, nie potrafię, nie da się zabrać za to. I Bóg zaczął mi dawać nowe chcenia. Nowe chcenia. Bo On jest tym, który daje chcenie. On jest w stanie wzbudzić w tobie tak wielką wdzięczność, tak wielką miłość, krok po kroku, ale ty musisz tego chcieć, bo na miłość odpowiada się miłością. Więc bardzo cię proszę, nie zostawaj w swoich brakach. Nie zostawaj w swoich niemocach. Nie zostawaj, bo nie musisz. Ty nie musisz po prostu. Po prostu przyjdź do Niego jeszcze dzisiaj i powiedz, boję się na przykład różnych rzeczy. Boję się komuś powiedzieć o Jezusie. Ojcze, jak mam komuś powiedzieć o Jezusie, to mnie paraliżuje. Ja się czuję taki nic. Ja nic nie potrafię. Jak ja komuś traktat daję, to z zamkniętymi oczami. Boję się. Ojcze, zmień mnie! Ja chcę być jak lew z pokolenia Judy. Można to zrobić. Można to zrobić. To jest możliwe. Wiedząc, jaka miłość została tobie dana i że na tą miłość jedynie możesz odpowiedzieć w ten sposób. I Bóg wie, że ty nie umiesz. Wiecie, jaki to jest dobry Bóg? On wie, że ty nie umiesz. To nie jest Bóg, który cię szarpie i wymaga od ciebie. Dawaj! Absolutnie! On przychodzi i stoi. Stoi. I mówi, zapragnij. Przyjdź do mnie, zobaczysz, co zrobimy w twoim życiu. On jest twoim współpracownikiem, a ty jesteś jego współpracownikiem. Bóg chce z tobą współpracować, współdziałać, być razem, bliziutko, zmieniać się. O to tutaj chodzi. Wiecie, wiele rzeczy się naucza. Ludziom się mówi o wierze, a ludzie po prostu, jak im się mówi, żeby wierzyli, a ludzie mają zachwiane fundamenty miłości, to się nic nie dzieje, oni nie potrafią wierzyć. Jak mam wierzyć o moje ucho, że będę miał uzdrowione ucho? Ja ci nie dziwię, że ty nie umiesz wierzyć, skoro nie wiesz, że Bóg kocha twoje ucho do szaleństwa. Bo jakbyś wiedział, że za twoje ucho Jezus umarł na krzyżu, to już masz w ogóle inny stosunek do Boga. I byś inaczej do Niego podchodził. Rozumiesz? Odpowiedz miłością na miłość. Odpowiedz na to. Idź po tą miłość do tego Boga. Weź te chcenia. To jest możliwe dla każdego człowieka. Naprawdę. Chcę wam zostawić to poselstwo. Ja znam Boga tyle o ile i wiem, że On jest miłością. Wiecie, wiele ludziom się mówi o grzechu. Tak, Bóg nienawidzi grzechu. On nienawidzi grzechu. Ale żebyś ty przestał grzeszyć, tak? To ty musisz zacząć chodzić w tej miłości. Wtedy grzech to dla ciebie niczym. A jak ciebie ktoś zmusza do niegrzeszenia, to jest ci ciężko. Rozumiesz? Ciężko ci jest. A jeszcze jak potem ci ktoś powie w oczy, bracie, siostro, grzeszysz, to się obrażasz i odchodzisz w inne miejsce. Rozumiesz? Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie rozpoznajesz tej miłości. Nie widzisz tego, że ten człowiek, on chce dla ciebie dobrze, bo wie, że grzech cię kaleczy. Ale ty chcesz być z tym grzechem, ponieważ nie czujesz tej miłości, nie masz tego, nie czujesz tego wypełnienia tej miłości. Przyjdź do Boga, powiedz, Panie, chcę Cię kochać. Maksymalnie. Jak tu zbudujesz temat, tak? To reszta rzeczy zacznie być już taką nadbudową. Będziesz patrzył, jak się buduje wiarę, będziesz patrzył, jak się buduje to, jak się buduje tamto. Będą się rozwijać Twoje sprawy finansowe, będą się rozwijać inne rzeczy. Fundamentem jest miłość. Weźcie, bo to jest ważne. Ja wiem, że takich rzeczy się nie chce często. Chciałoby się słyszeć kazania mówiące, jak żyć. Jak mam postępować?
Ale to nie jest chrześcijaństwo, że wiemy, że ja się postępuję. To jest bzdura. Wiecie, nie ma problemu, żeby być dawcą, jak się ma relację cały czas z Bogiem, który daje ci chcenia dawcy. Rozumiesz? Chcenia dawcy. Kochani, chciałem się pomodlić o tych z was, którzy chcą. Którzy chcą i odczuwacie taką potrzebę. Widzicie, że jest jakaś luka jest. Jakaś luka w tym przyjęciu Bożej miłości, w tym odpowiedzeniu na Bożą miłość. Chciałem się modlić o każdego z was, którzy chcecie doświadczyć takiego głębokiego zdjęcia Bożego i przyjąć doświadczenie miłości. Po prostu pozwól się złamać. Pozwól, aby Duch Święty złamał sobie wszelką przeszkodę. Może to być przeszkoda, którą wyniosłeś z dzieciństwa. Może to okazać się jakiś brak zaufania, może to jest jakiś brak szczerości, może to jest wstyd, może gdzieś zostałeś poraniony, może gdzieś cię naciskali, żebyś był taki, a nie inny. Rozumiesz? W kościołach bardzo często ludzie są naciskani. Ja to rozumiem, my się wszyscy naciskamy, Jakubę ludzie naciskają całe życie, teraz nie naciskam, żeby to nie działa. Ale może gdzieś jest jakaś przeszkoda. Bóg chce usunąć tę przeszkodę i chce ci dać nowe chcenia. On chce, żebyś go kochał tak wielką, szaloną miłością, jak on jest. Nigdy tak naprawdę nie dorównamy, ale połączymy się. Módlmy się proszę. Stańmy się do mnie. Ojcze, Jezu. Ojcze, Jezu.